Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale Supercella został dodany mini Brawl Talk, z którego dowiadujemy się, że chromatyczni zadymiarze zostają usunięci na zawsze. A dokładnie zostaje usunięta chromatyczna ranga. Na samym początku też chciałem was przeprosić za mój głos, jestem przeziębiony i mówię przez nos. Od 3 dni męczy mnie kaszel i katar, ale nie mogłem odpuścić, żeby na was nagrać tego odcinka, więc zostawcie łapeczkę w górę, bo moi kochani, zmian będzie naprawdę sporo. Ale zanim wam te wszystkie zmiany opowiem, chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie osoby, które wyświetlają się na ekranie, zgarniają po kozackiej koszulce joysticka. Jeżeli nie udało ci się wygrać, no to możesz wbić na pixieshop.pl i zobaczyć, jak ta koszulka wygląda w całej swej okazałości. Teraz przejdźmy do sprawdzania newsów. Chromatyczne kredyty zostają oficjalnie usunięte, ale nie odejdą bez porządnego pożegnania. Dlatego zaraz po tym filmie zakończymy wydarzenie Koniec z chromą. To nowe wydarzenie społecznościowe, które ma wspólny cel. Po raz kolejny Supercell chce osiągnąć 4 miliardy eliminacji. Teraz z każdym milowym kamieniem odblokowujemy inne wydarzenie w grze. Przy poziomie 500 milionów eliminacji odblokujemy mistrzowskie szaleństwo, podnosząc mistrzostwo o 50%. Przy poziomie 1 miliarda eliminacji odblokujemy nowe wydarzenie, które nazywa się Deszcz Monet. A przy poziomie 1,5 miliarda eliminacji zostanie odpalony super event, który nazywa się Deszcz Kredytów Chromatycznych. Podczas tego wydarzenia będziemy zdobywali więcej kredytów. Przy poziomie 2 miliardów eliminacji zostanie odblokowany event Deszcz Żetonów. A ekscytującym faktem jest to, że zostanie podwojony Deszcz Kredytów oraz Monet. A to sprawi, że nasze nagrody będą naprawdę wysokie. Po osiągnięciu progu 3 miliardów eliminacji odblokujemy event Mistrzowskie Szaleństwo, które podwoi nam mistrzostwo. Na sam koniec, przy osiągnięciu 4 miliardów eliminacji, czeka nas legendarny Star Drop. Wszystkie te wydarzenia będą dostępne jednocześnie, więc po każdym ukończonym meczu, w dowolnym trybie, zyskasz nagrody. Mistrzostwo niestety nie wyświetli się na ekranie, ale jak Dani wspomniał, poczujecie je w sercu. Podsumowując, czyli z meczów trofeów, Ligi Mocy, meczów towarzyskich i nawet w edytorze map, każda eliminacja się liczy. I teraz mam do was wizowe pytanie. Czy słyszeliście o karnecie zadymiarskim plus? Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Ponieważ twórcy gry Brawl Stars będą rozdawali karnety zadymiarskie na swoich kanałach społecznościowych. Tym razem wśród prezentów znajdziemy chromatyczne kody. Jeżeli zdobędziesz jeden z nich, zyskasz karnet zadymiarski plus i odblokujesz wszystkich chromatycznych zadymiarzy. Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w zabawie. Mam dla was jeszcze jedną radę. Jak dobrze wiecie, chromatyczni zadymiarze mają różną rzadkość, więc warto wykorzystać wszystkie kredyty, zanim zadymiarze zostaną zamienieni na legendarnych albo mitycznych. Dzięki temu zdobędziemy ich taniej, zanim zmieni się ich rzadkość. Niewykorzystane chromatyczne kredyty, które zostaną na naszym koncie w chwili aktualizacji, zostaną przekształcone na kredyty po kursie 1,80 i przesłane na naszą skrzynkę w grze, gdzie będziemy mogli je odebrać. Jesteśmy już na moim koncie i na początku sprawdźmy sobie w aktualnościach, na jakim etapie jesteśmy. Jesteśmy na etapie pierwszego kamienia milowego, czyli na etapie podwójnych star dropów. Jak widzicie, koło przycisku mamy takie podwójne star dropiki, które informują nas, że nagrody są podwajane jakby. Czy ja mam coś do odebrania? Oczywiście, że tak, mam bardzo dużo rzeczy do odebrania, więc będę chciał poulepszać sobie postacie, podblokowywać chromatyczne różne rzeczy, podblokowywać monety i chromatyczne żetony. Ale na początku odblokujmy sobie jeszcze czaka, bo jeszcze go nawet nie odblokowałem. Więc będzie na to szansa. Okej, tutaj punkty. Punktów mam już bardzo dużo, zaraz pewnie wyskoczy mi limit. Ale chcę też się dokopać do chromatycznych żetonów, wiecie? Żebym mógł je wymienić. Okej, cyk, gold. Kolejny gold. Blinksy. O kurcze, osiągnięto limit błyskotek. To ciekawostka, to wejdźmy sobie do sklepu, zobaczmy, czy mamy coś za błyskotki. Okej, jest, jest możliwość kupienia za błyskotki, na przykład babeczkowy Daryl, biorę go. Odblokowany skinek, wow, 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 wow. Aż się przyciął, piękny. Mamy to, więc możemy dalej odblokowywać. Blinksy, pyk, punkty. A, nie muszę lecieć po kolei, wystarczy, że tak klikam. Dobra, kumam czacze. To sobie zostawię ewentualnie kilka rzeczy. Będzie szybciej w sumie. Chromka, chromatyczne kredyty. Mam 2156, dobra, nieźle. Może odblokujmy na początku czaka. Będzie najłatwiej. I w ogóle muszę dobić w końcu 30 poziom, żeby odblokować Charlie.
Ja tu troszeczkę zacofony jestem w tym sezonie. Z poprzedniego jeszcze mogę kilka rzeczy odebrać, pięknie. No i oficjalnie, moi kochani, możemy odblokować Charlie, let's go! Chromatyczny zadymiarz odblokowany, na szczęście. Zanim weszła do gry aktualizacja. Okej, w sklepie możemy sobie odblokować odznakę. Od Charlie, dzięki, dzięki. I czy coś jeszcze jest? Nie ma nic więcej, no dobra. Gramy mega świnkę i uwaga! Co to będzie za mecz? Zbiory klejnotów! Okej. Z dodatkiem, który nazywa się natychmiastowa dogrywka. Czyli od razu wszystko wybucha. To nieźle. Tara. Ja bym zagrał tutaj tarą. Okej, wszystko nam zniknęło. Porąbany tryb to jest. Trzeba ich trzymać na dystans cały czas. Najbardziej niebezpieczny jest ten Dynamite. O, fajnie, że dał 8-bitowy z ulepszonko, ale niestety już spadło. To będzie szybkie 10 klejnotów, zobaczycie. Dobra, porobiona, ładnie. Ja będę zbierał, będę zbierał. Ulta bym sobie zostawił chyba na tego Dynamite'a, bo on jest najszybszy, a ciężko będzie mi go dogonić. Teraz ult, wjeżdża pięknie. Nie trafiłem niestety, najgorzej. Dobra, podnoszę, podnoszę, podnoszę. 7 kubów, więc jest spoko. Nie wiem, co on tym spajkiem trenował. Chciał mnie dogonić, tak? No niestety, byniu. Musimy poczekać na całą drużynę. Dobra, jest gitara. Mamy, mamy 10, uciekam! Pomóżcie, panowie! Nie sądziłem, że to zrobię, ale się udało na szczęście. Dobra. Więc easy winek tak naprawdę. I kaczuszka. Mamy to! No i dobra, zobaczmy, jak wyglądają teraz te nagrody. Bitwa i tak dalej. Plus 27, okej. Tutaj do mistrzostwa. I plus 40. Okej, czyli jak dobijemy pasek stardropu, to będziemy mieli podwójny stardrop. Okej. Gramy przeciwko drużynie, w której jest Max. Okej. Koletka i... Jak ona miała? Macy? Mandy? Lecimy. Hop, 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 hop. Zatańczył Farel, pyk, tam sobie podam. Obiegam ich pięknie. Dobra, nabiję ulta. Prawie, że się udało. Za chwileczkę im bramkę rozwalę. Wiedziałem, że i tak nie dobiegnę do bramki, bo moich ziomków nie było, ale mam już nabitego ulta i będę mógł rozwalić im bramę, więc będzie łatwiej nam strzelać. Nie udało się, najgorzej! Straciłem tylko ulta bezsensownie. Pomóż, pomóż! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra. Trafi, trafi, chłop, trafi, to tak, tak jest. 1-1. Udało się spoko całkiem to rozegrać. Mam ich, tak jest! Ale porobieni pięknie.
Nie udało mi się niestety jeszcze tego obejść, ale prawdopodobnie jest to zwycięstwo, moi kochani. Udało się złapać ich na ulta i mamy to! Pięknie. Let's go! Kolejny mecz to zbiory klejnotów i uwaga, klasyczny meczyk. Oczywiście grana jest stara. No i jazda. Okej, porobieni prawie, że tak, udało się to wygrać. Super. Mamy już 3. Mam też ulta w razie czego. Dobra, ja będę pomagał cały czas ziomeczkowi. On niech zbiera, a ja będę go osłaniał. Dobra, Spike się na mnie skupia. Niech się skupia. 35 HP, nie wytrzymam. Dokąd z tą szelką wypadł? Jeszcze jeden tylko. I mamy to. Okej. Ulcik tam na Spike'a taktyczny, żeby go pokonać. Pięknie. Kruka dobijamy. Uciekamy, uciekamy, wariat. Nie. Dobra, myślałem, że anuluje nam odliczanie. Na szczęście moja tara leczyła. Bardzo łatwy mecz. Let's go. O kurcze. Nie. Było blisko. I uwaga, mamy star dropik, rzadki. Bardzo rzadki. Super rare. I powinien być jeszcze drugi, dokładnie. Sprawdźmy, tak, jest i drugi. Więc star dropy są podwojone, więc warto grać teraz. Let's go. U mnie niestety nic ciekawego nie wypadło. Ale mam nadzieję, że wam coś ciekawego wypadnie. Jeżeli nie graliście dawno w Brawl Stars, wbijcie, pograjcie, bo naprawdę mega fajny evencik, polecam. Jest szansa wyboostować sobie konto. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę, wspierajcie z kodem FARAL. Jeżeli coś kupujecie, trzymajcie się. Hej!